Hej, hej. No, chciałam wam powiedzieć, że przybyły i one. Lemki. Dawno nie było, no to już są. I niby wszystko pięknie, ładnie, niby leki te same, niby już było lepiej. No i pojawił się stresor i jakby zabawa się skończyła. A tym stresorem była historia moja z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym w Łodzi, gdzie wsiadłam sobie do tramwaju. Usiadłam już z odpaloną aplikacją, żeby kupić bilet. Klikam na ten bilet, kupuję, a niecałą minutę później pojawia się koło mnie pani kanarzyca, która mi wyrabia 500 zł mandatu za to, że weszłam, postawiłam stopę w jebanym, za określenie, ale tak, tramwaju. Bo wieszam się trochę przez te dziury w głowie. W każdym razie, przez to, że weszłam do tramwaju, nie mając już kupionego biletu, bo podobno przepisy się zmieniły i trzeba mieć kupiony. Więc od jakby 12 sekund, gdzie ona ze mną wsiadała i widziała, że ja wsiadam, nie? Przypieprzyła mi 500, które w ogóle, wiecie, jakby nie wiem, z czego spłacać, ale spoko, nie? Napisałam odwołanie, ale myślę, że to nic nie da. I żebym jeszcze jechała, wiecie, na gapę, to bym powiedziała, no dobra, jak się gra, to raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale w tym przypadku jeszcze czuję się tak zajebiście niesprawiedliwie potraktowana. No i pewnie normalny człowiek by powiedział, no hateł dno, zdarzyło się. I tyle. A ja dostałam lęków, że boję się wsiąść do tramwaju teraz. Próbowałam z tym lękiem walczyć i nawet wejść do tego tramwaju i weszłam. A byłam spocona, ręce mi się trzęsły, nie wiedziałam, kiedy ja mam skasować ten bilet. Czy jak widzę w ogóle ten tramwaj tam na horyzoncie, to już mam kasować? Czy mam go kasować kiedy? I w efekcie ta aplikacja mieliła. Ja stoję przed drzwiami tego tramwaju, który już przyjechał, ludzie wsiadają, a ja stoję z trzęsącymi się rękoma, bo jeszcze nie kliknęłam tego biletu, bo on jeszcze się mieli. A ja z przerażeniem, że za chwilę mi typ zamknie drzwi przed nosem. W ogóle to była jakaś masakra. Także dzięki temu mam lęki, boję się jeździć tramwajami teraz. No i jakby ten lęk mi się przy okazji uogólnił. To spowodowało, że już na przykład miałam atak paniki, bo trzeba było podjąć decyzję. Czy jechać na spotkanie ze znajomymi taksówką i się zrzucać, czy jechać tramwajem. Ja nie byłam w stanie podjąć tej decyzji, nie? Bo taksa droga, a z drugiej strony bałam się jechać tym cholernym MPK. I stojąc przed wyborem, koniecznością podjęcia decyzji, wpadłam po prostu w taki popłoch, że zaczęło mnie dusić. Głowę myślałam, że mi po prostu rozwali. Bo ciśnienie poszło, krwi w górę, słyszałam krew w żyłach. No taki standardowo, jak robi się źle, nie? Zaczęłam płakać, w ogóle nie mogłam oddychać. No skończyło się na hydroksyzynie, tam doszłam do siebie potem. No ale lęki, no i już jakby dzisiaj sprawa się wysypała. Bo mam lęk przed otworzeniem maila na przykład, bo nie wiem, co tam znajdę, bo nawet nie wiem, czy mogę tam znaleźć coś złego, jakby po prostu się panicznie tego boję. Boję się otworzyć Facebooka, ale nie takiego na koncie, wiecie, jak jest strumień, tylko Facebooka, żeby zobaczyć, czy reklama tego mojego e-booka działa, bo powinnam to sprawdzać, a się tego zaczęłam bać. Nie wiem czemu, ale po prostu się strasznie boję. Mam lęk, żeby otworzyć lotówkę, bo boję się, że coś się tam mogło zepsuć, że będę musiała stawić temu czoła. A ja mam strasznego fioła na punkcie psującego się jedzenia, bo jakby wiem, że tam ludzie gdzieś głodują, a u nas w lodówkach się psuje jedzenie przez nasze niedbarstwo, niedopatrzenie i tak dalej. Więc tego się strasznie boję.
Boję się odbierać telefonów. Boję się wyjść z domu. I dzisiaj musiałam wyjść z domu, żeby wydrukować zdjęcia. Bo oczywiście po zmianie nazwiska wymieniam dokumenty. I są potrzebne jeszcze zdjęcia. Okazało się, że jest ich za mało, no i trzeba było dodrukować. I mam bardzo miłą tą babeczkę i ona jest 3 kroki od domu. Ale ja jeszcze sobie uszkodziłam tą moją chorą nogę. I mam trochę problemy z ruszaniem się. No wsiądę w samochód, przejadę ten kawałek. Przejechałam. Ale na hydroksyzynie. I tak jak jechałam, to miałam same najgorsze myśli, po prostu same najgorsze, że na pewno coś się stanie, że na pewno sobie nie poradzę, że na pewno w kogoś uderzę, ktoś uderzy we mnie, że na pewno zrobię coś źle. Pot mi leciał po czole, pot mi leciał po dupie, ręce mi się trzęsły, po prostu szybko oddychałam. Oczywiście przyjechałam w ogóle bezpiecznie i to była jedna przecznica. No ale musiałam wyjść, bo nikt za mnie tego nie zrobi, nie? Jakby samo się nie wyśle i samo się nie zrobi. No i... I tak, no właśnie. Pani fotograf powiedziała mi, że źle wyglądam i ręce mi się trzęsą, także super. Umówiłam się już do lekarza. Nie wiem, co ta moja babeczka na to poradzi. Ale teraz 7 dni przede mną, żeby to jakoś przeczekać. Nie wiem, myślę, że to tak w ogóle samo przejdzie, nie? Jak zejdzie mi ten poziom stresu ręku, myślę, że to się samo wyprostuje. No ale na wszelki wypadek się umówiłam, no bo jest grubo. Powiem wam, nie pamiętam, kiedy było tak nieciekawie ostatnio. Bo od maja zeszłego roku ja uważam, że jestem stabilna na tych lekach. W sensie tak nastrój mam w miarę okej, tam zdarza się parę dni w te. Ale tak ogólnie to jest takie, ja bym powiedziała, że w stosunku do tego, co miałam, to jest takie mikrobujanie. Więc jestem z tych leków zadowolona i nie bardzo chcę cokolwiek ruszać. No ale nie wiem, chyba nie będzie wyjścia. Bo i mam dziury w pamięci i lęki, także teraz jest tak, jak jest. Jeżeli słychać mnie źle, to dlatego, że mam problem, żeby głośniej mówić dzisiaj. No, także ja tego filmiku nie montuję, bo po prostu dzisiaj jest nie ten dzień, żeby to montować. Więc wrzucę wam tak, jak jest. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. No i trzymajcie się tam ciepło. Buziaki, na razie, pa, pa.